Dzisiejsza konferencja dotyczy Polski seniora, ponieważ niestety, ale osiągnęliśmy poziom starości demograficznej i nie uciekniemy od tematu dotyczącego seniorów, zresztą nawet od tego tematu nie próbujemy uciekać. Na początku przedstawię Państwu gości przy pomocy oczywiście Ryszarda. Ryszard Tarnowski, przewodniczący Komisji Kultury przy Radzie Miejskiej w Koszalinie. I mamy zaproszonych dzisiaj gości ze Związku Emerytów i Rencistów, których również chcemy poinformować o tym, co jest w programie Koalicji Obywatelskiej, a co żywo dotyczy właśnie seniorów. Proszę, Ryszard, może przedstaw gości. Dziękuję bardzo, Basiu. Jak Państwo widzicie, jestem po raz drugi. Byłem również na konferencji, którą organizował pan Czuczak. A to z tego względu, że nas, emerytów, nas, seniorów, interesują wszyscy, którzy chyba interesują się problematyką ludzi starszych, których populacja systematycznie powiększa się. Pozwolą Państwo, żeby nie przedłużać, że dokonam takiej krótkiej prezentacji. Pozwólcie, że się będę posługiwał taką ściągą, bo to są nowe, obecne tutaj władze Okręgowego Związku Emerytów Rencistów. Poprzednia przewodnicząca już nie pracuje, którą wszyscy Państwo znaliście, pani Janka Kokowska. Przedstawiam Państwu przy okazji nową przewodniczącą, to jest pani Jolanta Koberska. Jej zastępczynią jest znana w naszym mieście liderka zespołu śpiewaczego, pani Helenka Jankowska. Sekretarzem Okręgowego Związku Emerytów jest pani Marianna Paszczyńska. Mamy tutaj dwie przedstawicielki koła kół emerytów rencistów w osobach pani Teresy Soroczyńskiej, przewodniczącej koła emerytów rencistów w Śródmieściu, koła numer 3. I panią Danowską, Danutę, przewodniczącą koła numer 17, grupującą wszystkich ludzi starszych na osiedlu Lechitów. Jest również obecny pan senior, przewodniczący Rady Osiedlowej Śródmieście, pan Alojzy Birant. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Tak. Nazywam się Danuta. A ja powiedziałem jak? Danowska. Danowska. Dobrze. I już prezentację mamy za sobą. Ja tylko wspomnę, że Państwo akurat prezentują grupę aktywnych seniorów i jest to grupa, która moim zdaniem potrzebuje najbardziej inicjatyw takich społecznych, ale takich, które z tej aktywności nie wykluczą. Między innymi Bal Seniora czy Senioralia, o których powiem za chwilę. Ale Szanowni Państwo, no na początku podam parę takich statystyk. Otóż do 2050 roku osoby powyżej 65 roku życia będą stanowiły w Polsce 33%. Na blisko 40 milionów mieszkańców to jest grupa no, ponad 10-milionowa. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że przerażająca jest ilość łóżek, jakie mamy do dyspozycji geriatrycznych oraz ilość samych specjalistów geriatrów. Obecnie mamy 430 geriatrów w Polsce, z czego połowa nie pracuje w tej specjalizacji, bo im się to kompletnie nie opłaca. I mamy 900 łóżek dla leżących seniorów. I to wynosi 1,5 łóżka na 100 tysięcy mieszkańców. W innych krajach Unii Europejskiej, Belgia, Austria na przykład, to jest od 25 do 75 łóżek. Więc wynika z tego jasno, że jesteśmy bardzo, bardzo mocno w tyle, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami leżącymi. Ale Koalicja Obywatelska
oczywiście problemem seniorów zajmuje się i będzie się zajmowała. I mamy program Polska Seniora i parę punktów tego programu chcę Państwu przybliżyć, być może powtórzyć, bo to już zostało powiedziane, ale wydaje mi się, że ile byśmy o tym nie mówili, to tyle będzie mało, żeby dotarło i do seniorów, żeby wiedzieli, z czego mogą korzystać, jakie będą mieli programy, jakie będą mieli prawa. Po pierwsze, Koalicja Obywatelska wprowadza taką kategorię niesamodzielności. Niesamodzielność akurat przy tym programie ma dotyczyć seniorów. I to mają być osoby, które rzeczywiście nie są w stanie zrobić zakupów, nie radzą sobie w domowych czynnościach. Ale moim zdaniem tą niesamodzielność, tą niesamodzielnością, tą kategorią możemy objąć również osoby z niepełnosprawnościami. Jest to dosyć szerokie pojęcie. Dla osób niesamodzielnych będą budowane centra rehabilitacji, będą otwierane centra rehabilitacji. My już mamy w kraju takie centra, natomiast jest ich stanowczo za mało, dlatego że wszelkiego rodzaju usług świadczonych dla seniorów jest stanowczo za mało. Dla niesamodzielnych seniorów mamy DPS-y, natomiast nie mamy nawet u nas w mieście DPS-u dla osób z chorobą Alzheimera. I wiemy, że w naszym DPS-ie na Teligi takie osoby przebywają, natomiast nie jest to placówka przystosowana do tego typu pensjonariuszy i należałoby otworzyć oddzielną taką placówkę. Co my gwarantujemy seniorom zależnym od innych osób? W Koszalinie opaska życia, czyli teleopieka, oraz koperta życia. I to będzie utrzymane w programie Koalicji Obywatelskiej. Nowością ma być czek opiekuńczy i to będzie czek dla rodzin, wspomagających rodziny, czyli rodziców, opiekunów. Myślę, że o osoby niepełnosprawne będzie to na pewno poszerzone, bo nie wyobrażam sobie inaczej. I taki czek będzie przysługiwał na opiekę, z którą osoby mieszkające z osobą w podeszłym wieku same sobie nie radzą. Asystent seniora. Nowy zawód, nowa profesja, bo do tej pory zauważmy, że opieramy się głównie w przypadku opieki nad seniorami albo na wolontariacie, albo na pracownikach socjalnych. Okazuje się, jestem świeżo po rozmowie z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, okazuje się, że opiekunów socjalnych brakuje, więc ta opieka socjalna nad seniorem prowadzona w domu jest naprawdę opieką sporadyczną, po prostu sporadyczną. Jeżeli senior nie korzysta z placówek typu DPS, jest pod opieką domową, no to Państwo już wiecie, ja nieraz o tym mówiłam, jest potrzeba czegoś takiego jak wytchnieniówki. Wytchnieniówki i tutaj również mam nadzieję, że będzie to poszerzone o osoby z niepełnosprawnościami. W programie Koalicji Obywatelskiej wytchnieniówki to są dwutygodniowe urlopy, podczas których osoba, senior będzie zaopiekowana albo w domu, przez specjalnych opiekunów, przez tych asystentów seniora, albo w placówkach do wyboru, miejsce będzie do wyboru przez rodzinę. Oprócz takich dwutygodniowych urlopów będą również urlopy z pracy, takie jakby oddelegowania na 2 tygodnie, które nie będą wchodziły w limit urlopu rocznego osób, które pracują, a będą wtedy, kiedy no, okaże się, że jest taka potrzeba. Także to będą urlopy doraźne. Koalicja Obywatelska chce zagwarantować 13 emerytury emerytom wszystkim i chcę, żeby to było wpisane na stałe, żeby to nie był incydent, tylko żeby co roku ta 13 emerytura była wypłacana. Jest jeszcze coś takiego w programie koalicji jak premia emerytalna i to są pakiety dla seniorów, którzy przepracowali 40 lub 50 lat
I dla osób z 40-letnim stażem pracy taki pakiet wynoszący o wartości 10 tysięcy złotych, pakiet akcji spółek Skarbu Państwa. Natomiast osoby, które pracują 50 lat, będą miały ten pakiet powiększony do 20 tysięcy złotych. I środki te będą prywatną własnością emerytów i seniorów. Co jeszcze mamy? Mamy realną pomoc, tak jak już mówiłam, dla seniorów, którzy są leżący, dla seniorów, którzy się rzadko z domu gdziekolwiek wychodzą, to mamy opaskę życia, mamy kopertę życia. Co to jest koperta życia, Państwo wiecie, tego nie będę rozwijała, co to jest opaska życia, też wszyscy wiemy. Ale już powstały dobre praktyki, między innymi w Poznaniu. Ja uważam, że z tych dobrych praktyk należałoby korzystać. Mam przy sobie taki poznański przewodnik seniorki i seniora, który w zasadzie przybliża seniorowi wszystko, co jest mu dostępne w danym mieście. I usługi prawne, i wszelkiego rodzaju zabiegi, gdzie jest rehabilitacja, oraz do tego stopnia, że Poznań proponuje taksówki dla seniorów, które wiadomo, że nieraz senior boi się wezwać karetkę, bo nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia potem skutkuje jakimiś karami. Natomiast Poznań uruchamia takie taksówki dla seniorów oraz nazywają to złota rączka, czyli szereg usług, które w domach seniorów będą wykonywane. Oprócz tego jest jeszcze Poznańska Akademia Bezpieczeństwa i informator już ze wszystkimi adresami. W przewodniku dla seniora nawet jest opisana procedura sprzedaży garnków i jak uniknąć wszelkiego rodzaju naciągaczy, oszustów i tym podobnych. Jest jeszcze taki punkt, władza dla seniora. U nas w Koszalinie on jest realizowany, mamy Koszalińską Radę Seniora, więc seniorzy rzeczywiście są ciałem doradczym wobec prezydenta miasta. To są najważniejsze punkty programu, ale ja powiem o czymś, czego nie ma w tym programie, natomiast według mnie powinno być, dlatego że tak jak mówię, dobrze zaopiekowani są seniorzy, którzy są aktywni. Natomiast nie ma tej opieki nad seniorami, i to jest ważne, co teraz powiem, nie wiem czy nie najważniejsze, nie ma opieki nad seniorami, którzy...